Ciągle jest pokład w ogóle. Jednak wiedzieć nie warto, że złym jest światu wynikać. Grać tylko tuzową kartą. Dobrych ludzi tu spotykać. Przy drugim bloku się zatrzymali. Na wszystkie strony się oglądają. Auto na drodze zaparkowali, ale w ogóle nie wysiadali. Czyż Husien Drusia nagle obleciał? Iść po dziewczyny nie ma zamiaru. Wysiadł i z drugiej strony zaleciał. Tadziu, zamiast do bloku idźmy do baru. Jak cię pierdyknę, to pożałujesz, żeś mnie w ogóle o pomoc prosił. Biegiem na górę mig podrałujesz, na własnych rękach będziesz ją znosił. Żachnął się Jędruś, trochę z niechęcią, obrót napięcie zrobił gwałtowny. Co dalej będzie? Nie mam pojęcia. Chyba ten czyn mój jest dosyć ryzykowny. Co drugi schodek biega do góry, już chciał zapukać, lecz cofnął. Schylił się nieco, zajrzał do dziury. W środku śpiewają jakąś piosenkę. Chciał się przybliżyć. Drzwi się otwarły, wtargnął na Jędruś jak koloc do środka. Stanął jak wryt, jakby zamarł. Czuje, że strach żera od środka. Bardzo przepraszam. Zdołał wykrztusić. Było otwarte. Chciałem zapukać. Nie mogłem chyba dzwonka przymusić. Chyba nie mogłem nawet poszukać. Pan szanowny kogo uważa? Podniósł się wielki bydlak od stołu. Tutaj są damy, pan jest nieważny. Wynoś się pan, wynoś się. Woła. Bardzo raz jeszcze przepraszam państwa. Ja przyjechałem po swoją dziewczynę. Nie spodziewałem się tutaj państwa. Jeśli przeszkadzam, zaraz się zwinę. Nie, bratku, masz się do środka. Znowu się drugi mięśniak odzywa. Za to wtargnięcie kara cię spotka. I od ostatni Jędrka wyzywa. Jędrek to nie jest żadna potęga. Nie jest zbyt niski, nie zbyt wysoki, ale nie żadna znowuż siermięga. No i w barach jest dosyć szeroki. Zaczęli chwytać Jędrka za klapę. Ten unik bystry zrobił na lewo, odtrącił drabę w potężne łapy i poczęstował je po cholerę. Zrobił się przy tym sam niemały. Słychać przekleństwa, krzyki i wrzaski. Jędruś w ferworze walki jest cały. Lecz nagle słychać gromkie oklaski. Brawo! Odzywa się głosik biły. Myśmy tu chcieli pana spróbować, jakież potężne posiadasz siły. Czy możesz w porę zareagować? Myśmy są bracia Hanki rodzone. To nasza siostra, to właśnie mama. Jeśli chcesz Hankę za żonę, musi się ona zgodzić sama. Bardzo mi miło. Andrzej powiada. Jużem pomyślał, że w pierdziel dostał. Język mu plącze się jak tak gada, już wie, że temu zadaniu sprosta. Tak już gaworzył kwadrans nad wyżką, wychodzi Han. Śliczny, rumiany, w pięknych kolczykach, na piersi szyszko. Ma piękną sukienkę i jest roześmiany. Cześć Andrzej. Tak się odzywa. Wyciąga rękę do powitania. Jędrusia paniczny dreszcz przeszywa, ściska jej rękę, całuje i mówi. Cześć Hania. Ona tak mówi. Że już późno, musimy zaraz szybko się zbierać. Zachowuj się swojsko, po prostu luźno. Chcesz jeszcze z lasu Zośkę zabierać? Słuchaj, Haneczka, to nie po drodze. Chciałbym być dzisiaj wyłącznie z tobą. Dźwignę to kostkę mam w lewej nodze. Tyś jest najdroższą dziś mi osobą. Wsiedli do auta. Ruszyli z herbą. Tadziu, przyciśnij trochę na pedał. Może zdążymy jeszcze przed przerwą, żeby na pewno chwilę noc sprzedał. Być może 8 minut minęło, jak przekroczyli na troskie rogatki. Na wprost Ibizy Volvo stanęło.
Gdy Jędruś się bawi, przypadek to rzadko. Wysiedli z auta, przeszli przez bramkę. Andrzej Tadziowi wręczył banknoty. Bramkarz posadził ich za firankę. Tadzik do domu. Przez lasowy. Kelner otworzył i nalał szampana. Jędrek muzyką coś szepcze do ucha. Haneczka mówi. Pierwszy kieliszek jestem pijana. Ale jego głosu nikt już nie słucha. Ten dedykację słychać z głośników. Planowo przybyły gości.